Nintendo. Level 5. I takie inne firmy niepotrzebne nam teraz do niczego. Professor Layton and the Curious Village. Witajcie ludzie z powrotem przy nowej serii Zagrajmy Wy. Druga seria na DS-a, którą nagrywam, na to wygląda, nie licząc normalnego 3DS-a, znaczy 3DS nie jest normalny. Z normalnego DS-a jest to druga gra, którą nagrywam po Ace Attorney 1. No cóż, a propos Ace Attorney 1, ta gra miała się pojawić już u mnie na kanale 2 lata temu, kiedy to pojawiło się Ace Attorney 1. No cóż, jakoś miałem problemy tutaj z filmikami, z gry, żeby się jakoś poprawnie odtwarzały i się nie pojawiało to, bo ta gra ma filmy. Mogliście przy niektórych filmach u mnie na kanale już słyszeć, że chcę tą grę nagrywać, że będę ją nagrywał, ale jakoś nie mogłem się nigdy do tego zabrać. A teraz postanowiłem, że najwyższy czas, żeby się za to zabrać. W końcu mam tutaj już w bloku moim przetłumaczoną połowę gry, jeżeli chodzi o dialogi. Bo oczywiście z angielskiego nie chcę tłumaczyć na żywo, dlatego tutaj mam wszystko zapisane na kartkach, żeby to wam czytać, żeby to było trochę lepiej, żeby było to bardziej płynne niż takie tłumaczenie na żywo, bo u mnie to nie wychodziło, co można było zobaczyć w innych seriach, dlatego teraz będę czytał. W każdym razie, czym w ogóle jest Profesor Layton? Można powiedzieć, że liczy się, albo raczej zalicza się do kategorii visual novel, czy tam visual novel, czyli ogólnie gier japońskich, które się bardziej na fabule koncentrują. Koncentrują się na fabule, na takich po prostu tekstach, na przedstawianiu fabuły. I zazwyczaj wiele akcji nie ma, tylko chodzi o postacie, chodzi o to, co się dzieje, o świat. O tekst. O teksty chodzi, dlatego będzie dużo czytania, dużo gadania z mojej strony. Chociaż będzie też trochę ze strony postaci. Postaci mają tu w tej grze własne głosy. I to jest czasem taka zmiana, że raz gadają postaci z gry, a raz są tylko napisy i trzeba je czytać. To czasem może być niewygodne, a czasem może być bardzo wygodne. Bo niektóre momenty mają dubbing, czy tam głos, a niektóre nie. A to będzie dla mnie trochę łatwiej, że nie muszę wszystkiego tutaj dubbingować, a czasem będę musiał dodawać tylko napisy. A czasem będę musiał wszystko sam czytać. Ale i tak wszystko zrozumiecie, bo postaram się wszystko przetłumaczyć z napisami, czy tam, żebyście mogli wszystko zrozumieć. Ale jednak Profesor Layton wyróżnia się od innych gier visual novel, bo główną częścią tej gry są ogólnie zagadki. Profesor Layton jest takim londyńskim, angielskim gentlemanem, który jest bardzo mądry, jest profesorem archeologii i próbuje, albo usiłuje rozwiązać bardzo dużo zagadek. Zagadki są jego hobby i we wszystkich jego przygodach rozwiązuje zagadki. No właśnie, my będziemy musieli te zagadki też tutaj rozwiązywać. Czy będą to zagadki matematyczne, czy może jakieś tam optyczne zmyłki, albo jakieś tam... Zagadki typu przenieść trzy kozy i trzy wilki na drugą stronę rzeki, tak żeby nie pożarły się nawzajem. Znaczy, żeby wilki nie zjadły koz, bo przecież nie będą kozy jadły wilków. No ale dobrze, o tym będzie później też trochę mowy. Profesor Layton, można powiedzieć, że też się bardzo wyróżnia przez swoją ciekawą fabułę, chociaż w pierwszej części może nie będzie można tego jeszcze zauważyć, jest to prawda nacisk na fabułę, ale fabuła jest zazwyczaj taka typowo japońska, jest trochę taka, no jakby to powiedzieć, nie każdemu to przypada do gustu, że jest taka, no nielogiczna, że ma taki, że ten świat ma swoją własną logikę, design postaci też jest dość trochę taki dziwaczny, trzeba to lubić albo trzeba się do tego przyzwyczaić. Mi się to strasznie podoba. I co tam jeszcze mogę powiedzieć? Strasznie Profesor Layton jest znany i wyróżniany przez swoją przepiękną i klimatyczną muzykę. To jest cudowne. Tu mogę powiedzieć, że to już jest wielka pochwała na samym początku. Muzyka w Profesorze Laytonie jest genialna. Muszę powiedzieć, że pierwsza część nie jest, jeżeli chodzi o fabułę i jeżeli chodzi o samą grę optycznie i tak dalej, nie jest najlepszą. Ale trzeba powiedzieć, że jest ok. Jest nawet całkiem miła. Ale od drugiej części zaczyna się już, na przykład jeżeli chodzi o grafikę, znacznie zmieniać. Druga część wygląda już o wiele lepiej. Była to pierwsza część tej serii, to tak trochę wypróbowywała. Jak widzimy tutaj, w 2007 roku została wydana od firmy Level 5, która robiła też wiele innych ciekawych gier w podobnym stylu do tej, trzeba powiedzieć. Co prawda nie zagadki, ale jeżeli chodzi o design, to Level 5 piękne i dziwaczne designy potrafią zrobić. Okej, to chyba tyle mogę powiedzieć na temat tej gry. Już trochę zbyt długo rozgadałem się tutaj, to trochę nietypowe.
Zazwyczaj gadam podczas gry, podczas rozgrywki, ale tutaj nie będzie dużo gadania podczas rozgrywki, znaczy będzie, ale ja będę wtedy dialogi czytał, nie będzie takiego small talku tutaj. No dobrze, no to powiedziałbym, że... Oj, będziemy musieli dużo korzystać tutaj właśnie z ekranu dotykowego. Nowa gra. Żryj to. Co będzie... O, ja nie mogę, w tej części jest jeszcze taki dziwny system wczytywania, wpisywania imion. Musimy to napisać tak sobie, patrz. G E R R. Nie P. Dobra, dawaj gap. The things we saw that day in the village became a secret we would have to keep from everyone for the rest of our lives. Because, you see... I don't understand, Professor. Why are we going to help solve an inheritance dispute? Luke, my boy, do you really think I would take on such an ordinary request as that? Oh no, this is an altogether unique and exciting situation, and it has piqued my intellectual curiosity. But I suppose it would be best to explain the case before we arrive at our destination. 2 months ago, Baron Augustus Reinhold passed away. Shortly after his death, his will was disclosed. The contents of it were fascinating, to say the least. The Reinhold family treasure, the golden apple, is hidden somewhere within this village. To whomever successfully locates this treasure, I offer the whole of my estate. Naturally, those who attended the reading of the will immediately set out in search of the golden apple. But in the end, everybody came back empty-handed. It turns out that no one had even heard of such a treasure existing, until its mention in the will. Wow, that's some puzzle, all right. Quite. Augustus Reinhold staked his entire fortune just to create one more puzzle before his death. What a perplexing individual. I wish I could have met him while he was still alive. It certainly sounds like you two would have gotten along, Professor. By the way, just what is this golden apple anyhow? Some speculate it's a rare antique, while others say it could be a gem. Yet its identity remains elusive. But Luke, I can't shake the feeling that this matter is linked to some larger mystery. Something huge. Aha! Is that your famous intuition acting up again, Professor? Well, our first step is getting to town. This is all so exciting! I hope Saint Mystere is ready for the famous archaeologist and puzzle-solving detective, Herschel Layton. Oh, Luke, you know as well as I do that I am no detective. Augustus Reinhold's wife, Lady Dahlia, has asked me to investigate the situation. It seems she came across my name by chance when reading an article about me in the papers. And you immediately decided to take her up on her request, huh? Oh, well, Luke, a true gentleman never refuses the request of a beautiful lady. If you say so, Professor. We should be nearing the town by now. Look at the map in the envelope and help me with directions. You got it! What in the... What's this? Lady Dahlia seems to have given us a test. We'll need to decipher this map in order to find the village. She wants to see if we're capable of cracking the mystery surrounding the Reinhold fortune. Care to give it a go, Luke?
I will do my best. A puzzle like this should be a snap for the apprentice of the great Professor Layton. Very well then, Luke. I'll leave this one to you. Think of it as a warm-up for things to come. Naszym zadaniem jest teraz znalezienie odpowiedniego miasta. Odpowiedniego miasta, do którego musimy dojechać. Tam, gdzie jest właśnie Złote Jabłko i rodzina Reinholdów. Dobrze, że to nie Złota Czaszka, tak przy okazji. Co tutaj jest za wskazówka? Nie będę tych wskazówek i zadań tutaj tłumaczył, tylko będę się starał przetłumaczyć albo wytłumaczyć zadanie, zagadkę moimi własnymi słowami. W każdym razie, musimy znaleźć tutaj wioskę, której droga nie prowadzi do innej wioski, tak jakby. Z tego co kojarzę, była to ta, więc... cicho. Tutaj zaznaczyć, pup. Może będę miał szczęście. Moja pamięć nie zawodzi chyba, aż tak. Mimo, że dzisiaj nie spałem, więc... No, jest! Udało się. Niesamowite. Następne zagadki będą trudniejsze, trzeba powiedzieć. Wybaczcie mi, jak tak przed pierwszego odcinka będę przymulony trochę, bo no nie spałem, trochę chciałem się na to tutaj zacząć dzisiaj nagrywać, bo tak to... Nie miałbym tyle czasu. No, tam było ładne wytłumaczenie. Właśnie zawsze też pod koniec zagadki jest ładne wytłumaczenie. No, no. Dokładnie. Professor, do you mean to say you already figured out the town's location? I'm afraid I couldn't help myself. A basic puzzle like that is easy enough to solve with a glance. Anyhow, you'd best gather your things, Luke. We've arrived. No w końcu! Profesor Layton i tajemnicza wioska. I ta muzyczka. A, muszę tutaj... na dotyk! Proszę bardzo. Co to za wieża? A to dopiero przesadna architektura. No ale cóż, to będzie normalka w tej serii. Tak samo jak latanie na rowerze złączonym z jakąś lotnią i tak dalej. Czyli takie MacGyverowe pomysły. No bo profesor jest tutaj allrounderem, on potrafi wszystko. Dobrze. Ciekawe. Wydaje się, że ten zwodzony most jest wejściem do wioski. Dlaczego się w ogóle odgradzają do cholery? A my utknęliśmy po drugiej stronie! Co możemy zrobić, profesorze? O, popatrz, tam jest ktoś po drugiej stronie rzeki. Może nam jakoś pomoże. Ale zanim do niego zagadamy, najpierw do naszej walizeczki zajrzymy. To jest tak jakby nasz inwentarz, nasz ekwipunek. Mamy dziennik, tajemnice, nasze zagadki, zapis i tutaj jeszcze ikony, które dojdą później. Tutaj mamy pikaraty, ja będę nazwał pikaraty. Pikaraty są punktami, które dostaniemy za rozwiązane zagadki, nazwijmy to tak. Za rozwiązane zagadki. Jak zrobimy parę błędów, będziemy dostawali mniej. Przy każdej nowej próbie będzie się liczba dostawanych pikaratów z maksymalnego na minimalny zmniejszała. Zawsze tak o parę punktów się będzie zmniejszała przy każdej próbie. I pod koniec będzie to tak jakby naszym wynikiem. Naszym skorem. Tak samo tutaj liczba rozwiązanych zagadek, znalezionych zagadek, czas ile gramy. Monety. Hint coins. Monety to są tak jakby... Służą do tego, żeby kupować wskazówki. Jeżeli nie wiecie, jak rozwiązać jakąś zagadkę, to możecie zapłacić monetę, żeby dostać wskazówkę. Każda zagadka ma około 3-4... Nie pamiętam dokładnie ile, ale chyba 3 albo 4 właśnie wskazówki. I zawsze możecie płacić. Okej. Okay. I właśnie można tutaj... po każdej takiej nowej mapie, po każdym nowym miejscu, gdzie się znajdujemy, można zdobyć 3 monety. W każdym takim arealu, w każdej takiej, takim, jakby to nazwać, pomieszczeniu, w takim kwadracie jednym tutaj,
można znaleźć 3 monety, ale wygląda na to, że tutaj jeszcze nie możemy w tej chwili nic robić. Ale zajrzyjmy najpierw tutaj do naszych... do naszego dziennika. Co takiego mamy? Lady Dahlia. Albo raczej list Lady Dahlia. Jakiś czas temu osiągnął mnie bardzo ciekawy list. Wysłała go Lady Dahlia, wdowa po baronie Augustusie Reinholdzie. Swoją drogą, Augustus Reinhold to jest takie zajebiste imię i nazwisko. I jeszcze baron. W liście opisała szczegóły na temat niezwykłego przedmiotu o nazwie Złote Jabłko, który jest decydujące dla podziału majątku jej zmarłego męża. Ta sprawa wydała się być strasznie interesująca, więc zadbałem o to, by Luke mógł mi towarzyszyć. Wizycie na Saint Mystère, miejscu całego incydentu. Saint Mystère jest to właśnie tym... Ta wioska się tak nazywa, dość ciekawe imię, to już coś tajemniczego już to musi być. Tajemnicza wioska, Saint Mystère. Niezłe imię tutaj, raczej niezłą nazwę dopasowali sobie ludziki. Jeszcze mamy tutaj nasze tajemnice, które mamy odkryć. Na razie będzie to... Tak, złote jabłko, tak jak myślałem. Co do złotego jabłka? Złote jabłko. Dobrze, że nie szklana czaszka, czy co to było tam u Indiana Jonesa w tej ostatniej, dość przesadzonej części. No ale dobrze, możecie się przygotować, że tutaj też będzie tak przesadzenie, tylko no, bez kosmitów. Będzie trochę bardziej pasowało w ten świat. Ten świat ma swoje własne reguły, ty musicie się do tego przyzwyczaić. Ale jak się... Jak popłyniecie z nurtem, jak popłyniecie z prądem, to będzie wszystko dobrze. No dobrze. Krótko przed śmiercią barona Reinholda, albo raczej krótko przed śmiercią baron Reinhold ukrył przedmiot gdzieś w Saint Mystère i obiecał swój majątek temu, który znajdzie dany przedmiot. Nie ma żadnej wskazówki na to, czym ten przedmiot jest lub gdzie się znajduje, gdzie jest ukryty. To jest właśnie, to było na tyle. Muszę tutaj kartkę przewrócić. Oj, w pierwszych odcinkach jeszcze tak będzie. I moje pismo też mogę trochę nie rozczytać, bo to już jest 2 lata stare. To moje pismo. O mój Boże. Dobrze, no to na razie mamy tyle. To będzie dopiero mocny i dość improwizowany let's play, gdzie będę tutaj cały czas te dialogi musiał czytać z kartki. Okej, dobra. Jak Layton przed chwilą powiedział, powinniśmy zagadać albo zawołać do tego kolesia. Będziemy musieli używać tutaj dość często dotykowego ekranu. Bo to jest nasz główny ekran. Dotykowy ekran jest naszym głównym ekranem, a ten górny ekran jest tylko mapą zazwyczaj, albo wskazówkami i tak dalej. No to pogadajmy. Od razu widać, że ma dość ciekawy design, jak reszta tutaj będzie miała też postaci dość specjalny design. Dzień dobry, proszę pana. Bardzo byśmy chcieli dostać na drugą stronę, do wioski. Czy mógłby pan opuścić most? Czy wyglądam, jakbym opuszczał most dla każdego ekstrawaganckiego jegomościa? Ale masz nerwy. Albo teraz, ale macie nerwy. Zostaliśmy zaproszeni przez Lady Dahlię. Przypuszczam, że to zmienia postać rzeczy, prawda? Przez Lady Dahlię? No dobra, chętnie opuszczę most przed panie luksusowe spodnie. Nie wiem, jakby inaczej to przetłumaczyć. Mr. Fancy Pants. Co to za słowo? Myślę, że pan luksusowe spodnie albo ekstrawaganckie spodnie jest dobrym przetłumaczeniem na to. Niestety most jest zepsuty. Mogę go ruszyć jedynie ręczną korbą. Jest tu tyle piekielnych slotów, których mógłbym użyć, ale nie mam pojęcia, który pasuje. Taki błyskotliwy koleś jak ty na pewno rozwiąże tą zagadkę. Co? No jasne. Te dialogi są tutaj dość dziwnie podzielone, muszę powiedzieć. Dobra, druga zagadka. Musimy odnaleźć odpowiednią korbę, która pasuje. Jakby się tak przyjrzeć, to mogłaby być każda, ale ja... Trójka albo pierwsza jest moim faworytem tak na pierwszy wzrok. Na pierwszy widok, ale... Jakby się tak przyjrzeć, to one są tutaj trochę za długie. Tutaj to w ogóle nie pasuje w sumie, jak się przyjrzeć. Ale to wygląda dość ładnie. Nie wiem, teraz trójka albo jedynka. A weźmy jedynkę. Na pewno nie może być takie łatwe, ale... No co tam powiesz, profesorze? Twoja pierwsza zagadka. Jej! I udało się, niesamowite. A, 15 pikaratów.
że wystarczyło tylko porównać. Była taka trochę taka optyczna zmyłka. Działa! Poczekaj, już opuszczam. Cześć. Powtarzam, nie czuję się z tym dobrze, wpuszczając do takich obcych do wioski. Ale skoro jesteście gośćmi Lady Dali, więc lepiej to zrobię. Pozdrówcie ją ode mnie. Zresztą słyszeliście? I kolejna zagadka zapisana. Muszę powiedzieć, że lubię tego klesia tutaj przy bramie. Nie ma oczu. Wygląda jak trochę taki... jak wujek Vernon z Harry'ego Pottera, trochę mi go przypomina, muszę przyznać. Okej. Wchodzimy do tajemniczej wioski. Jeszcze chyba go spotkamy później. Będzie można z nim jeszcze pogadać i rozwiązać dla niego zagadki. W końcu jesteśmy na miejscu. Sens Mister. Ciekawe, co to za tajemnice nas tutaj oczekują. Spokojnie, Luke. Będziemy ich mieli pod dostatkiem. Ale uważaj, by twoja motywacja nie hamowała twoich zdolności do analizowania terenu. No tak. Ojej, nie. Tylko nie to. Tutorial będę omijał, bo za chwilę mogę to wam sam odpowiedzieć. Opowiedzieć, jak to działa. Tak, tak, już dobrze, Layton. Spokojnie. No właśnie. Możemy tutaj szukać monet teraz. Pop. A to muszę chyba najpierw z tym kolesiem tutaj pogadać, ale w każdym razie. Możemy się ruszać, kiedy klikniemy na buta. Nie chcę się ruszać. Najpierw pogadajmy z tym ziomalem, jego mościem. Stachen. Ke. Co za elegancka drużyna z was dwóch. Musicie być tu nowi, co? Zwiem się Stachen. Stachen Skarfen. I mam jedną lub dwie rady dla was. Dobra, będę cię nazywał po prostu Stachen, okej? Okay? W momentach, gdy przegrywasz zagadkę, potrzebujesz wskazówki. Myliłem się teraz trochę z dialogami. Cholera, te dialogi są tak tutaj dziwnie rozdzielone, że na kartce to wygląda nieco inaczej. No okej. W każdym razie... jakby to przeczytać teraz? Gdzieś się zgubiłem się trochę z tymi dialogami. Kurna. Co? Mam do was parę lat. Kliknij na beczkę. Nie pytaj, po prostu to zrób. Okej, mam kliknąć na beczkę. Chciałem to zrobić już wcześniej. Się coś ruszała. I tutaj jest moneta, super. No. Ke. Wspaniałe uczucie, prawda? Nazywamy je wskazówkowymi monetami. Potrzebujesz... W momencie, gdy przegrywasz zagadką, potrzebujesz wskazówki. Zaufajcie mi. I to są te momenty, gdy wy użyjecie monety wskazówkowej, by dostać wskazówkę. Myślisz, że zagadki są z nimi... są z nimi pikusiem? Myślisz, że ułatwiają bardzo zagadki? Chciałoby się. Jest tylko limitowana ilość na tym świecie. Więc o nic się nie ma... więc ich nie marnuj, dokładnie. Pomyśl, zanim ich użyjesz. Spokojnie. Nie. Co ty ode mnie chcesz? Ja pierdolę. Te dialogi tutaj są u mnie tak dziwnie popisane. Ale to było 2 lata temu. Może powinienem sobie to wcześniej przeczytać. Chciałoby się bla bla bla, bo jeśli ich zabraknie przy prawdziwym orzechu, którego już nie zgryziesz. Nie szukaj tylko w beczkach, znajdziesz je wszędzie. Załapałeś? No dobrze, życzę powodzenia. Bla bla bla, to jest to, co on mówi. Tylko nie wiem, jak to rozdzielone było, cholera jasna, to było takie dziwne. Oby przy następnych postaciach nie miałbym takich farmazonów. Mój Boże. Szkoda, że nie macie teraz... lepszego komentatora, bo może by się lepiej z tym sobie poradził. Okej, Ingrid! O ile się... chyba ona się nazywa nawet Ingrid. Tak, babcia Ingrid! O, tak! O, witaj! Miło cię poznać, ty! Słodziutka mordeczko! Witamy w Saint Mister!
Gdzie lokalnym eksportem jest, albo raczej gdzie lokalny eksport jest zagadką. O mój, nie, wszędzie zagadki. O, prawie zapomniałam. Zawsze gdy rozwiążesz zagadkę, zarobisz trochę pikaratów. Im więcej pikaratów jest warta ta zagadka, tym trudniejsza. Podobno zdarzają się cudowne rzeczy, gdy ktoś zdobywa wystarczającą liczbę pikaratów. Wyobraź to sobie! Jako nagrody za rozwiązanie zagadek. Dla praktyki wypróbuj zagadki, o której nie przypomniał twój kapelusz. Dla praktyki wypróbuj zagadkę, o której przypomniał mi twój kapelusz. Pamiętaj, zastanów się 3 razy, zanim odpowiesz. Te dialogi są tak paskudnie umieszczone. Muszę to wam wytłumaczyć. Te dialogi... Ja tu mam zapisane tak oddzielone, każdy dialog, tak jakby jednym tutaj paskiem na karcie. W jednej linijce jeden dialog, tak jakby. I jest to takie cholernie zrąbane, bo oni tutaj najpierw powiedzą jeden kawałek zdania, później muszę kliknąć, żeby powiedzieli kolejny kawałek zdania i to może być trochę problemem w tym let's playu, ale no dobra. Jeszcze się do tego przyzwyczajmy. Tutaj, znowu taka zmyłka optyczna, musimy odnaleźć kapelusz, który, jeżeli chodzi o długość i szerokość, jest taki sam. D byłoby za długie. C albo A byłoby ok, chociaż jak to popatrzę, tutaj palcem wezmę. C jest trochę za długie, a A? A jest idealne. B jest za krótkie, no to A. Super. Jestem pewny, że to będzie... Tak, jest dobrze. Jej! Ile pikaratów teraz? 10. To dopiero trudna zagadka, wiesz? To prawda, tak, udało się, no. Tutaj ładnie nam wszystko wytłumaczyli. Yeah. O, brawo, brawo. Chyba załapałeś. Jeśli wypróbujesz wszystkie opcje po kolei, być może znajdziesz odpowiedź. Napotkasz wiele zagadek, które możesz rozwiązać zwykłym odgadywaniem, ale gdy odpowiesz źle, zmniejsza się liczba możliwych do zdobycia pikaratów. Nie. Pokazuje to nam, jak ważne jest myślenie i dochodzenie samemu do wniosków. No więc, życzę wam dwóm szczęścia. I trzecia nasza zagadka. I myślę, że to wystarczyło na pierwszy odcinek. Trochę taki chaotyczny, trochę rozpierdzielony. Ja nie mogę te dialogi tutaj. Może powinienem spróbować tutaj na żywo trochę tłumaczyć, bo tak dziwnie to wygląda. Dla was to musi być okropnie dziwny i nudny odcinek. Jak ja tutaj tak muszę cały czas szukać w moich kartkach. Dość nieprofesjonalny ten let's play jest. No cóż, chyba nic na to nie poradzę. Pierwszy let's play z profesora Laytona raczej taki będzie. Przy następnych grach postaram się to lepiej opracować. Nic na to nie poradzę, przetłumaczyłem tutaj 3 pierwsze rozdziały. To trzy pierwsze rozdziały musicie tak wytrzymać. Od 4 rozdziału będę wszystko już miał tutaj na komputerze, a nie już na kartkach. To będzie też łatwiej to wszystko czytać i będzie też mniej spierdzielonie. No ale to pasuje w sumie do mojego kanału. Zawsze staram się zachować profesjonalizm, a nigdy się nie udaje. A teraz nie będę nawet próbował. Nie wiem, po co mam się męczyć. Dobra. Mam nadzieję, że i tak, jako tako wam się podobało, że da się to jakoś znieść. Mam nadzieję, że odcinki jednak będą się poprawiały z odcinka na odcinek. No, cóż. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych serii, bo wtedy macie zawsze coś do roboty. Ja tutaj będę się zaraz starał z następnym odcinkiem i zobaczymy, jak to wyjdzie w tej grze, bo coś czuję, że będzie to katastrofa, ale... No cóż. Przynajmniej ważne jest to, że rozumiecie te dialogi. Nie musi być dopasowany dokładnie przy każdym dialogu, co oni tutaj mówią. W Ace-Attorney lepiej to działa, szczerze powiedziawszy, z tym czytaniem dialogów. Tam jest to lepiej dopasowane. Tak jak to powiedziałem przed chwilą. Tutaj tak muszę kilka razy kliknąć, żeby jedna wypowiedź została wypowiedziana, a nie, to jebane to jest, muszę powiedzieć. Ale obiecuję wam, że w miarę postaram się to dopasować, żeby było znośne podczas serii. Ten pierwszy odcinek niech będzie taki wylewny. Tak dla przykładu, jak może być źle. A pod koniec serii będzie lepiej i będzie można porównać, jak ta seria się polepszyła od początku do końca. Jeżeli wam się podobało, to... Nie wiem, co z wami nie tak. Na razie. Cześć!